Ehrenbach. Dzień dobry Państwu, już nawet bliżej 9, aniżeli bliżej 8, ale tej informacji, które do nas spływają, coraz więcej. Do tego wszystkiego są to informacje poparte już materiałami filmowymi, oddającymi stricte to, co się wydarzyło. Ale to, co się wydarzyło już dziś, bo po godzinie 4, to wszystko było do przewidzenia i właściwie można śmiało powiedzieć, że to zostało przewidziane w roku, w pełnym scenariuszu wydarzeń w roku 2008 w Tbilisi. Od tego proponuję rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do NATO i Unii zakończy okres rosyjskich apetytów. Okazuje się, że nie, że to błąd. Ale potrafimy się temu przeciwstawić. Potrafimy się temu przeciwstawić, jeżeli te wartości, o które miałaby się Europa opierać, mają jakiekolwiek znaczenie w praktyce. Jeżeli mają mieć to znaczenie, to my musimy być tu. Cała Europa musi być tutaj.